Parking posiada dokładnie 97 miejsc postojowych, w tym 6 dla osób z niepełnosprawnościami. Na realizację tego zadania wykonawca potrzebował niespełna 2 miesiące. Tak sprawnie inwestycja przebiegała. Ja tutaj byłem bardzo często i każdego dnia było widać postęp. Także serdecznie dziękuję za tą sprawną pracę. Dziękuję za współpracę miasta, bo to bez miasta, bez pomocy pana prezydenta byśmy tego parkingu nie zbudowali, ale proszę państwa, muszę powiedzieć, że w przyszłym tygodniu, w poniedziałek najprawdopodobniej dokonamy technicznego odbioru, bo tutaj pozostają jeszcze drobne takie kosmetyczne prace i w przyszłym tygodniu byśmy chcieli udostępnić. Tak, na Zabobrzu 2 powstaje 100 prawie miejsc parkingowych, co w infrastrukturze tego osiedla na pewno nie pozostanie niezauważone. Chciałbym, żeby pozostałe spółdzielnie też w takiej formule współpracowały z nami, bo właściwie ten parking w znacznej mierze, tutaj ciężar to był po stronie spółdzielni mieszkaniowej. Miasto tutaj dołożyło do tego projektu około 270 tysięcy, a ponad chyba 600 tysięcy spółdzielnia, Jeleniogórska spółdzielnia. I takie zadania będziemy chcieli wspólnie też realizować. Prezydent Jerzy Łużniak zapowiedział, że w przyszłym roku chciałby stworzyć jeszcze na tym parkingu punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Potrzebna pod to infrastruktura techniczna już została wykonana.